Rozpocznijmy, Krystian, nie od meczu z Zagłębiem Lubin, a od pytania o twoją przyszłość, jak wygląda twój status, czyli czy w koronie zostajesz, czy odchodzisz, jak to wygląda? Tak, zostaję w Koronie, gdzieś tam były jakieś pytania, czy zostaję, czy nie, no to myślę, że klub zdecydował się przedłużyć ze mną umowę, tak jak miałem zapisane w kontrakcie i będę dalej zawodnikiem Korony Kielce na przyszły sezon. No to jedną kwestię już mamy rozwiązaną. Cieszymy się, że zostajesz razem z nami, więc teraz ostatni mecz z Zagłębiem Lubin, Korony Kielce. No i chyba nadzieję wszystkich, także wasze piłkarze, żeby godnie pożegnać się z tymi rozgrywkami. No jak najbardziej. No ja czekałem cały sezon tak naprawdę, żeby dostać jakąkolwiek szansę. No i mam nadzieję, że faktycznie będę mógł się tutaj pokazać w tym meczu i to jest dla mnie najważniejsze. Był taki moment w trakcie jesieni, że gdzieś tam załapałeś się do gry i wydawało się, że jest szansa na to, żeby grać częściej. Grałeś dobrze, ale potem tych szans już nie było. Jesteś trochę rozczarowany, rozżalony tym, że tak to wyszło? No ja robiłem swoje, po prostu cały czas mocno pracowałem. Może po prostu trener uznał, że jednak brakło czegoś. No mi ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ale ja dałem siebie maksa po prostu i... No pewnie też tego efektem jest to przedłużenie kontraktu, bo gdyby trener nie widział, że przykładasz się do tego, do swoich obowiązków, to pewnie i kontraktu by nie było. No tak, dokładnie. Myślę, że z tej strony no to tak wygląda. Ja jeszcze wrócę do tego niedzielnego meczu, bo ty mówisz, że długo czekałeś na powrót na boisko. Trener tutaj między innymi ciebie wymieniał wśród zawodników, którzy zagrają, ale w ogóle sporo zmian, to może być pewne utrudnienie pewnie dla Korony w tej konfrontacji. Ja myślę, że ktokolwiek tak naprawdę by nie zagrał, no to cały sezon pracowaliśmy, każdy jest dobrze przygotowany i myślę, że tutaj nawet jak będą jakieś niespodzianki, to damy sobie radę. A jest, proszę, trudniej jest chyba się mobilizować na takie mecze, tak może niektórzy powiedzą, no bo mecz o pietruszkę, siódme czy ósme miejsce, niewielka różnica. Niby tak, no ale gra się cały sezon. Taki mecz może dużo pokazać takim zawodnikom, na przykład jak my, którzy mniej gdzieś grali, dostaną szansę, będą chcieli się pokazać i też oczywiście gramy dla zespołu, tutaj trzeba wziąć to pod uwagę i chcemy zagrać o jak najlepszy wynik. No bo to też, Krystian, gdzieś tam podsumowanie tego sezonu, który w całym rozrachunku jest udany, bo to jest grupa mistrzowska, bo to jest półfinał Pucharu Polski, oczywiście tych fajnych laurów gdzieś tam się nie udało zebrać. Ale żeby tak nie kończyć się gdzieś serią porażek, bo wiem, że ta grupa mistrzowska poza tym początkiem, no to słaba. No tak, tutaj no, przyznam rację, ale na pewno gdzieś takie zwycięstwo na sam koniec to jakiś by był dobry bodziec na przyszły rok, nie? Mnóstwo zmian się też zapowiada po tym sezonie, tak? Wiemy, że ty masz kontrakt, więc pewnie będziesz o to miejsce walczył, ale sporo chłopaków odchodzi, więc to też taki mecz pożegnań i... I taki ostatnia korona w takim kształcie pewnie. Na pewno nam się zmieni trochę w tej drużynie, no słychać, widać co się dzieje, ale no to jak wszędzie, no, jeden przyjdzie, drugi odejdzie, no i znowu trzeba będzie zrobić taki mashup, można powiedzieć, i żebyśmy w przyszłym sezonie jeszcze lepiej wyglądali. Klasa.